Witaj. W ubiegłym tygodniu w Krakowie miała miejsce bardzo ciekawa konferencja zorganizowana przez Razem dla Ewangelii. Konferencja miała temat cechy zdrowego Kościoła. Podczas tej konferencji wysłuchaliśmy wykładów na temat modlitwy, na temat nawracania, na temat starszych w Kościele, na tematy głoszenia ekspozycyjnego, a także jedności względem Słowa Bożego, jedności wśród chrześcijan. Część z tych wykładów udało nam się zarejestrować i udostępniamy je na naszym drugim kanale, gdzie możesz zobaczyć różne nauczania. Dlatego zachęcam, jeżeli interesuje Cię temat zdrowego kościoła, tego jak powinien wyglądać zdrowy kościół, jak powinien wyglądać kościół żyjący Słowem Bożym, żyjący według zasad Pisma Świętego, według zasad Biblii, zapraszam Cię i zachęcam do odsłuchania tych wykładów. Jeżeli będziesz miał pytania, pisz do nas, postaramy się na każde odpowiedzieć. Jeżeli będziesz chciał się spotkać, to także jesteśmy gotowi i chętni na spotkania z wszystkimi ludźmi, którzy chcą budować zdrowe kościoły, nie tylko w Krakowie, ale w całej Polsce. W komentarzu, w opisie do tego filmu, do tego krótkiego filmiku umieścimy link do playlisty z wykładami, które nam się udało nagrać. Publikujemy je oczywiście za zgodą organizatorów tej konferencji. Zachęcamy Cię do przeglądnięcia ich, do odsłuchania. Zachęcamy Cię też do śledzenia profilu Razem dla Ewangelii na Facebooku, do śledzenia tej strony internetowej. Zachęcam, jeżeli zależy Ci, aby faktycznie uczestniczyć w kościele biblijnym, który żyje Słowem Bożym, żyje dzięki Słowu Bożemu i według zasad Słowa Bożego, zachęcam. Sprawdź tą playlistę. Myślę, że znajdziesz tam dla siebie wiele ważnych informacji. Za dzisiaj dziękuję. Zachęcam do usłyszenia z Bogiem.